Ten widok i te samochody już pewnie kojarzycie, bo trafiliśmy do garażu Dnia z Klasykiem, a jako że jest ładna pogoda, to warto rozpocząć taki sezon wyjazdów amkarowych w fajnym stylu i przejechać się czymś co najmniej 3 razy starszym ode mnie. Co proponujesz za dzisiejszą przejażdżkę? Myślę, że Roadrunner będzie naprawdę ciekawe doświadczenie w porównaniu do Camaro, które jeździliście. Dlaczego Roadrunner ci stróż pędzi wiatr? Skąd się wzięła ta nazwa? No po prostu, no, miała być to forma reklamy, nie? Więc zabawka dla dużych dzieci, więc promowali to kreskówką. Okej, ten samochód to jest technicznie taki bieda Charger z dużym silnikiem? No nawet nie trochę bieda Charger, tylko mocno bieda Charger, bo jest na tej samej płycie, jest bardzo dużo podobień, przełączniki w środku są takie same, nie? Tylko one już po prostu tanie z założenia i mocne z założenia. Nie? Czyli po prostu, żeby osoba mająca mniej budżetu była w stanie kupić bardzo mocny samochód z jak najmniejszą wersją czegokolwiek. Tak, tak. Po prostu takie były czasy, nie? Że każdemu zależało na performansie i żeby mieć samochód, w którym możesz pojechać po prostej i złoić kogoś. Okej. Okay. Czyli co to jest dokładnie technicznie? Rocznik, moc, pojemność? 69, 383, 6,4 litra. 6,4 litra. 335 koni, nie? I to jest najsłabszy silnik Roadrunnera. Dla porównania Shelby GT500 miał 335 koni, który był najmocniejszym Mustangiem. Nie? Jeżeli to jest auto w mega biednej wersji, to rozumiem 335 koni w hamulcach wymianowych. Tak, bez serwa, więc ciężko je naprawdę jest nazwać hamulcami, bardziej spowalniaczami, musi na nie mocno uważać. Dobra, myślę, że to jest naprawdę fajne auto na dzisiejszą przejażdżkę podmiejską, taką zdecydowanie pozamiejską i ta bryła, ta jego kanciastość. Ten samochód wygląda trochę jak taki pojazd z Gwiezdnych Wojen, taki przecinający prędkość swoją kanciastością. I no mimo, że wydaje się w cholerę nieaerodynamiczny, to przez to, że on jest w sumie długi, bo ma pewnie z 5,5 metra długości. 5,20. To dostaje trochę takiej sportowej smukłości. To jest tak jakbyś wziął cegłę i szybko ją rzucił i powiedział, że jest sportowa. No tak, dokładnie tak, dokładnie tak. No to jest typowy mopar, nie? To z tego słyną mopar, nie? Myślę, że to jest fajne auto na dzisiejszą przejażdżkę. Roadrunner był odrobinę zakurzony, także teraz kilka ujęć z samochodowego spa. We'll be right back.
jak ci się jedzie takim kanapowcem? No ogólnie to jest bardzo dziwne, że można jechać z kimś ramię w ramię i jakby jest to legalne i nawet jest specjalnie przeznaczone to miejsce. Mega komfortowe, biorąc pod uwagę fakt, że jakby tutaj nie ma dopasowanych miejsc pod plecy, więc mam darmowe trzymanie, o proszę bardzo. Jest bardzo ja fajnie. Ja jestem starym kubełkowym. Tak, no ogólnie jest bardzo fajna jazda. Jest to dla mnie coś nowego i no przyznam, że jakby w większej ilości aut było, była taka możliwość jazdy w ten sposób, to... Byłoby no, na pewno romantycznie. Ja myślę, żeby to zbliżyło wiele par do siebie, wiesz? Tak? Tak. Ogólnie wszystkie te amerykańskie kanapowce zupełnie nie nadają się do żadnej sportowej jazdy takiej zakrętowej, bo po prostu da się wypaść z fotela. Ale trzymając się we dwójkę już siebie nawzajem, to już jesteśmy nawzajem sobie takim kubełkowym fotelem. Wielkość tego auta jest duża, ten samochód jest bardzo duży, ale jeździ mi się nim pewnie, przejechałem nim już w sumie godzinę i czuję się z nim tak samo zaznajomiony, jakbym jechał patrolem tak naprawdę. Na początku byłem trochę przestraszony tego auta na zasadzie stosunku mocy do słabości układu hamulcowego, ale już się przekonałem do tego auta i jest super fajnym wyborem na taką niedzielną przejażdżkę, taką właśnie, gdzie jedziemy sobie za miasto, nie jedziemy zbyt szybko, ale czasem od zera do setki przyciskamy gaz w opór i dupa się uślizguje. Ale tak na wprost, nie łukami, nic na zasadzie latania bokiem, tylko po prostu pisku opon i ryku V8. A ta kanapa jest fajna, jest wygodna, jest szeroka, jest mega wygodna pozycja za kierownicą w tym aucie. A jeśli chodzi o wyposażenie, tu nie ma wyposażenia. To jest naprawdę bardzo podstawowy samochód, ale myślę, że tutaj z wyposażenia to V8 pod maską i partnerka pod ramieniem to jest wystarczające, ekskluzywne wyposażenie na niedzielną przejażdżkę po Warszawie. Jeszcze dodatkowo podczas ładnej pogody, bo to jest chyba kluczowe. Jakby druga osoba obok, ładna pogoda, dobra kawa i super niedziela. My właśnie wybieramy się na pizzę do Spały. Na w sumie taką moją ulubioną pizzę. W Spale jest pizzeria olimpijska i to jest miejscówka, do której tak naprawdę chodzę na pizzę już od bycia dzieciakiem. I jak dotąd nie znam nigdzie lepszej pizzy, także widzimy się w Spale. Okazało się, że pizzeria olimpijska w Spale jest już nieczynna, że zmienia swoją lokalizację z tego co się dowiedziałem i tam gdzie ona była do tej pory jej nie ma. Także dzisiaj plan B, zamiast do olimpijskiej jedziemy do drugiej najlepszej pizzy na świecie, czyli do Capone w Tomaszowie Mazowieckim, która też niedawno zmieniła swoją lokalizację. I w Capone najlepsza pizza to jest Vesuvio, czyli po prostu ser, szynka, oregano. Także właśnie wjeżdżamy w Spale na most na Pilicy i przekraczamy malowniczą Pilicę, kajaczki, plaża i bulgoczące V8. Jadąc po krętej drodze, ten Roadrunner zaskakująco dobrze się prowadzi. Jak na samochód amerykański, to po tak naprawdę kilku godzinach obcowania jazdy dzisiaj tym autem dochodzę do wniosku, że to jest naprawdę samochód, którym mógłbym dzisiaj jeździć na co dzień. To jest samochód, który zaskakująco dobrze i fenomenalnie dobrze się prowadzi jak na tak wielki samochód, jak na samochód z tak silnym wspomaganiem kierownicy, którym jeździ się jednym paluszkiem na kierownicy, jakby się prowadziło wózek widłowy. Ale mimo wszystko nie ma luzu w układzie kierowniczym. Samochód jest niesamowicie zwarty. Samochód jest taki, że nawet pokonując nierówności, mamy takie wrażenie, że on w zaskakująco nowoczesny sposób jeździ. Jakby jedyne co brakuje do takiej wisienki na torcie, to jest porządny układ hamulcowy, który dawałby takie poczucie bezpieczeństwa, że zawsze możemy po prostu przehamować, no bo te bębny nie dają takiego poczucia. Ale jeżdżąc po drodze, robiąc jakieś manewry typu jakieś takie pseudotesty łosia, to ten samochód naprawdę prowadzi się w zaskakująco cywilizowany i nowoczesny sposób. Ja jeździłem na przykład Chargerem i kilkoma innymi takimi klasycznymi Jąkarami i bardzo mile jestem dzisiaj zaskoczony tym Roadrunnerem. Mimo, że to jest teoretycznie bieda Charger, teoretycznie samochód, który za jak najmniejsze pieniądze ma mieć jak najmniej wyposażenia, a jak najwięcej performance'u, to prowadzi się w bardzo cywilizowany sposób.
No i czekamy sobie na pizzkę, popijając kolę w szklanej buteleczce. Chyba bardziej amerykańsko już się nie da pić coli jak w butelce, która zasadniczo trochę ma kształt tego samochodu, bo muscle cary, takie już pod, to jest jeszcze taki full size, ale te mniejsze muscle cary, właśnie one były takie stylizowane odrobinę na kształt butelki coli, która jest taka teoretycznie trochę sexy, także... No i ten Roadrunner jest zdecydowanie jak właśnie ta pizza, bo pizza jest mało wyszukanym daniem i taki samochód też jest mało wyszukaną konstrukcją, ale ta pizza ma bardzo fajne składniki, a ten samochód ma bardzo fajny V8 pod maską. Także myślę, że alegoria Roadrunnera do dobrej pizzy to jest bardzo dobra alegoria. Ten materiał o Roadrunnerze to żaden porządny test motoryzacyjny, to po prostu przejażdżka fajną furą na pizzę i jest to naprawdę fajny samochód. Po kilku godzinach obcowania z tym samochodem mogę wam powiedzieć tak. Ten samochód jest dużo bardziej cywilizowany niż można się po nim spodziewać. Jeżeli chodzi o jakby o taką zwartość konstrukcji, o to jak się tym jeździ, to on jest zaskakująco nowoczesny i cywilizowany, poza tym, że zupełnie nie hamuje. Hamulce bębnowe w tym aucie to jest jakiś żart. Za to ten silnik 6-4 litra to naprawdę nie jest żart i to jest bardzo szybki samochód. I jakby nazwa Roadrunner, struś pędzi wiatr, idealnie oddaje to jak ten samochód jeździ. To jest super samochód do sprintów spod świateł, do szybkiego przyspieszania. Trochę gorszy jakby do wiadomo jazdy w zakrętach jak to amerykańskie auto, ale ten samochód mega pewnie prowadzi się na zakrętach. I gdyby ten samochód po prostu dobrze hamował, to myślę, że bez stresu można byłoby nim jeździć po prostu na daily. A w takim użytkowaniu jak dzisiaj, na po prostu przejażdżkę w ładnych okolicznościach przyrody i zjedzenie sobie pizzy w plenerze, po prostu aż żal się nie przejechać. I myślę, że mógłbym mieć to auto. Tak jak jeździłem chargerem i nie chciałbym mieć chargera, tak to? Niby bieda charger, ale z drugiej strony auto, które tak naprawdę nie jest aż tak oklepane. Także wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa propozycja. A jeśli was ciekawi, ile takie monstrum pali, to nie jest tak źle jak myślałem, bo właśnie byłem na stacji, zatankowaliśmy 30 litrów na 150 km, czyli 20 litrów na 100 km. To nie jest najgorzej. Myślałem, że będzie więcej. Myślałem, że przy takim użytkowaniu, jakim jeżdżę dzisiaj, czyli ogólnie 90 na godzinę, ale dość często wciskam do końca, to myślałem, że realnie będzie bliżej 30, a 20 litrów to myślę, że nie, że jest spoko, że to jest naprawdę uczciwe spalanie jak za ilość uśmiechu, jaką ta bestia oferuje. No i dojechałem bez awarii. Dzisiaj to auto zrobiło prawie 300 km. Ile to auto robiło tygodniowo u ciebie? Oj, to zależy, które. Roadrunner to szczerze mówiąc od pewnie 2 lat to stał. Okej, czyli dlatego trzeba było być. Tak. Niewiele jeździ. Nie, jednak ci ludzie, którzy przyjeżdżają do przejażdżki, no to wybierają coś bardziej znanego. Przede wszystkim Charger, albo Camaro, albo... No nie dziwię się, większe legendy. Jak już trzeba zapłacić za przejażdżkę, to bierzesz najpierw najgrubsze ciasto. Tak jest. No mamy też ten American Day, gdzie jedziemy kilkoma autami naraz. No to wtedy zawsze dobieramy jakiegoś rodzynka takiego nieoczywistego. No to przeważnie jest to GS, no bo go najbardziej zachwalam, bo to jest po prostu najlepsze auto. Ale raz jak jechaliśmy ekipą 9 samochodów, no to wtedy się załapał Roadrunner, nie? Wtedy pojechał z nami, ale tak to ma. Dobra, czyli jeżeli ktoś by chciał się przejechać na przykład tym autem albo jakimkolwiek z tych, to po prostu ma się kontaktować z tobą przez stronę Dnia z Klasykiem. Tak, na stronie Dnia z Klasykiem może sobie wybrać pakiet, może wynająć taki samochód, albo przejechać na jazdę indywidualną, albo właśnie na ten American Day. Bo najbardziej polecasz tego American Day'a. No zdecydowanie. Jest najdroższy, ale też jest przy tym najlepszy po prostu, nie? Bo masz w ciągu jednego dnia, jedziesz sobie kolumną 5 przynajmniej samochodów i co 20-30 km zmieniasz auto i jak startujemy o 12, no to 19 wracamy. Nie? Czyli cały dzień jeżdżenia fajnymi amerykańskimi farami. Tak. Muszę się kiedyś z tobą wybrać na American Day'a. No zapraszam. Najbliższy planujemy zrobić w lipcu. Miał być 17, ale prawdopodobnie to przełożymy, bo nasz fotograf ma akurat wtedy wesele, coś tam. A, okej, dobra. Ale w lipcu zapraszam. No jakbyś miał ochotę, to na pewno. Coś będziemy kombinować. I myślę, że na następną przejażdżkę chcę wyciągnąć Corvette. Dobrze. Ja widzę, że ona tam stoi, trochę tam kuleje, ale... Corvette ogólnie zasługuje na lepszych właścicieli niż my jesteśmy. Bo za mało jeździ ten samochód. Tak? No właśnie, będzie jeździć. No właśnie, tylko że muszę ją doprowadzić do ładu i składu, bo jak nią wyjeżdżam, to przeważnie coś wychodzi, bo samochody jak stoją, to się psują. Nie, więc Corvette trzeba najpierw doprowadzić do ładu, a później z przyjemnością. Także zajrzyjcie na stronę Dnia z Klasykiem i do zobaczenia w następnym odcinku.